Dzień dobry wszystkim, trenery z tej strony. Witam w 15 chyba odcinku serialu Droga, czyli futbolowej Odysei Franciszka Trenera, polskiego szkoleniowca próbującego zawojować piłkarski świat, a pracującego aktualnie w Starze Starachowice w trzeciej polskiej lidze. W dzisiejszym epizodzie mecz z liderem. Miały być dwa, będzie jeden. No, ponieważ nie liczymy się już tutaj w walce o awans za bardzo, więc pokazywanie innych meczów generalnie mija się moim zdaniem trochę z celem. Tak więc dzisiaj ważny mecz z Krzyżostrowiec, któremu możemy troszkę utrzeć nosa, i też mecz, który będzie takim trochę przygotowaniem do najważniejszego meczu w sezonie, czyli spotkania oczywiście z Wisłą Sandomierz w finale Świętokrzyskiego Pucharu Polski. Zanim oczywiście spotkanie, szybki przegląd wydarzeń. Nasze ostatnie spotkanie to było Czarni i nie, Krakowia i Hutnik chyba. Tak mi się wydaje. Więc później nie, Czarni i Krakowia? Nie wiem, nie pamiętam. Przepraszam, ale nie pamiętam. Zatem po Krakowi, po rezerwach Krakowi, po tej porażce zagraliśmy mecz z Hutnikiem, który zremisowaliśmy 1-1. 42 minuta, bramka dla gości, 71. wyrównuje związek meczu, który powinniśmy moim zdaniem wygrać 21-11 w strzałach 5-2 w strzałach celnych, ale no, brakowało nam konkretów. Śliwiński zagrał fatalnie, marnował sytuację za sytuacją. Dobry mecz Kuziora, Packa czy Barańskiego. No i niestety musimy podzielić się punktami z zespołem z Krakowa. Później jedziemy do Sandomierza na takie małe preludium do finału. Preludium zwycięskie, co najważniejsze, bo no, bez większych problemów pokonujemy Wisłę 2-0, 14-6 w strzałach, 3-2 w strzałach celnych. Oni tutaj XG na poziomie 0,09. No, świetny mecz naszej obrony. Hiszpański Czerwiak zagrali naprawdę nieźle. Paterek Kuzior też bardzo dobrze pilnowali tutaj dostępu do naszego przedpola. Bramki Związka i Śliwińskiego, asysty Grzybowskiego i Paterka pozwoliły nam zwyciężyć ten mecz 2-0. Później kolejne świętokrzyskie derby, mecz także u siebie z ŁKS-em Łagów i znowu bardzo przekonujące zwycięstwo 2-0. Statystycznie świetny mecz, 18-3 w strzałach, 8-1 w strzałach celnych. Znowu nie pozwoliliśmy na nic przeciwnikowi. Bramki Śliwińskiego z rzutu karnego i Grunta z podania Nowaka, który już ma chyba 3 czy 4 asysty. Ten człowiek naprawdę potrafi. Mamy tu jego asysty? Nie mamy tu jego asysty, ale gdzieś je wynajdę, bo gdzieś one są. Kolejna asysta Michała Nowaka, bramka Grunta w 74 minucie i dopisujemy 3 punkty i jesteśmy w dobrej formie, tak myślałem, bowiem później dwa wyjazdy i żadnego zwycięstwa. Przewagę mieliśmy w meczu z Awią Świdnik, delikatną, XG raptem 1/100. No i cóż, niestety nie wygrywamy. Niewęgłowski trafia w 10 minucie, w 69 my doprowadzamy do remisu. Myślałem, że uda nam się troszkę przechylić jeszcze na fali tutaj entuzjazmu po tej strzelonej bramce, jeszcze wbić drugą, tą naszą strzelił Michał Grunt, ale Paweł Mróz, stary znajomy. Zawodnik, którego miałem w Spartakusie Dalszyce w poprzedniej wersji gry, strzela nam bramkę w 80 minucie i niestety po raz kolejny musimy przełknąć gorycz porażki. Znowu fatalny mecz Śliwińskiego, ocena 6-1. W ogóle lewa strona nasza jakżeż różna. No, tutaj hiszpański też się nie popisał, 6-2, ale prawa strona Czerwiak 7-0, Kuzior 7-0, Hajduk 7-0, Grunt 7-2, tutaj mamy 6-4, 6-2, 6-4, 6-2, 6-1. Tak więc nasza lewa strona absolutnie fatalne spotkanie rozegrała i musimy wracać na smutno do Starachowic. Jedziemy dalej, mecz ostatni, Wisłoka Dębica 0-0, 13-19 w strzałach dla nas, 5-5 w strzałach celnych. XG no, mocno po naszej stronie, dobry mecz tym razem środkowego tutaj pasa, Szymocha, Czerwiak, Paterek, Kuzior, Grunt, Śliwiński 6-5, no coś jest pod formą, nasz najlepszy napastnik, musimy coś z tym zrobić. Jak wygląda to w tabeli?
A generalnie zobaczmy tutaj, dobra, najpierw może sytuacja w tabeli, no 17 chyba, 17 punktów straty do Krzyżostrowiec, tak więc no już nie mamy nawet chyba matematycznych szans na awans, bo do kolejek zostało 8, no nie, jeszcze mamy matematyczne szanse. Jeżeli my wygramy wszystko, a Krzyżostrowiec wszystko przegra, to wtedy jest szansa, że będziemy awansować, aczkolwiek tych drużyn w kolejce jest tutaj kilka, my jesteśmy na miejscu szóstym. Przewagę nad miejscem dziewiątym mamy dosyć znaczną, siedmiopunktową, ale generalnie trudne mecze przed nami, a my nie jesteśmy w jakiejś wyborowej formie. W ogóle cały ten sezon jest taką trochę roller coasterem. Zobaczmy, to są same nasze mecze ligowe. Nie mieliśmy więcej niż dwóch zwycięstw z rzędu. Tutaj dwa zwycięstwa Kosmos Podlasie, tutaj dwa zwycięstwa Krakowia Hutnik, tutaj gdzieś po jednym, tutaj no dobra, tu były trzy zwycięstwa, aczkolwiek między tym zwycięstwem a tym zwycięstwem było prawie pół roku przerwy, no 4 miesiące, więc też ciężko powiedzieć, że jest to zwycięstwo z rzędu, no w sensie formalnym jest, no więc dobra, no mieliśmy tutaj trzy zwycięstwa z rzędu, tutaj znowu dwa, tak to gdzieś remisy i porażki, więc generalnie szału nie ma, ale też szału chyba nie miało być. Tak w mojej opinii powinno to wyglądać. Jesteśmy Beniaminkiem, uczymy się tej ligi, więc i tak jest fajnie, że przegrywamy mało meczów. Mamy tyle samo przegranych meczów, co druga w tabeli Krakowia, co na pewno coś mówi o tym, że jest w tym zespole potencjał i po odpowiednich wzmocnieniach, po odpowiednim okrzepnięciu będziemy mogli w jakichś kolejnych latach walczyć o jakieś wyższe cele. Na razie musimy zadowolić się właśnie takim miejscem w górnej części tabeli, co uważam jest małym tutaj naszym sukcesem. Moi drodzy, przechodzimy już do dzisiejszego spotkania. Dzisiejszy odcinek będzie dosyć szybki, może uda mi się go zamknąć w 12 czy 15 minutach. Skład na to spotkanie: Nowak w bramce, i Imiołek, Szymocha, Czerwiak, Hiszpan w obronie, Pacek, Patryk, Kuziorz, Grzybowski w pomocy, Śliwiński z Gruntem w ataku. Jakieś absencje: Barański ma kontuzję, Wójciak kontuzja, tak więc tych zawodników nie zobaczymy. No i co, wychodzimy na boisko grać z Krzyżostrowiec. Pamiętacie być może mecz pierwszy, który wprawdzie przegraliśmy, ale generalnie dosyć mocno postawiliśmy się zespołowi Krzo. Mam nadzieję dzisiaj również na to, że przynajmniej się postawimy i coś będziemy chcieli w tym meczu zrobić, choćby wygrać. Mam nadzieję, że tak będzie. Jeszcze pauza i jest wszystko ok. Gramy zatem. 29. kolejka trzeciej polskiej ligi, grupa czwarta, mecze Star Starachowice, Krzyżostrowiec. Już widzimy, że Krzo tutaj generalnie rzuca się do ataku. Krzo chce awansować. Mamy rzut rożny. No my już o awans oczywiście się nie bijemy, ale chcemy napsuć krwi zawodnikom z Ostrowca. No i pokazać też, że coś jednak grać w piłkę potrafimy. No my mamy przed sobą finał Okręgowego Pucharu Polski. Tego finału się przygotowujemy. Chciałbym też mieć wysokie tutaj morale w zespole przed tym finałem. No jakieś takie ważne zwycięstwo i z istotnym przeciwnikiem przydałoby się. Mamy jeszcze przed meczem z finałem, przed tym finałem spotkanie ze Stalą Stalowa Wola, które będzie trudnym spotkaniem. Mamy spotkanie z Wieczystą Kraków, tak więc te przygotowania do finału będą trudne, ale wyjście tutaj i... O, Kuzior, przeciążenie Achillesa. No fajnie, przed finałem mieć stratę takiego zawodnika. No nie no, zmieniamy. Nie ma co czekać. Zmieniamy Guziora, nasz najlepszy piłkarz musi zejść z boiska. Mam nadzieję, że do finału wydobrzeje i będzie wszystko ok, bo jest to no, bardzo ważny zawodnik. Znowu tutaj Krzo w natarciu, już 11 strzałów oddali zawodnicy z Ostrowca. No my jak na razie bida z nędzą. Dwa, no fajnie, że dwa celne, ale nadal dwa. Teraz po raz kolejny Krzo oddaje strzał. No my jesteśmy tłem. No wiosna generalnie nam nie idzie. Słabsze, jakieś lepsze momenty przeplatamy słabszymi i bardzo słabymi momentami i ten mecz jest też takim spotkaniem. Nie jest to dobry mecz w naszym wykonaniu. Zobaczymy, może teraz coś tutaj się stanie. Śliwiński, mamy bramkę na 1-0. Mimo słabszej dyspozycji nasz najlepszy snajper obudził się. Mam nadzieję, że będzie to stałe i trwałe przebudzenie, bo przed nami, tak jak mówię, najważniejszy mecz sezonu, który zdaje się już w kolejnym odcinku albo w jeszcze następnym
sprawdzimy sobie. O nie, tylko nie mówmy, że spalony. Nie, nie było spalonego. Nie ma mowy w zasadzie o spalonym. Mamy bramkę na 1-0, gol do szatni. Wszystko, wszystko jest dobrze. No cóż, wytrzymaliśmy napór Krzo. Nie graliśmy tutaj jakiejś wielkiej piłki, ale zasadniczo no prowadzimy, zobaczmy, Grzybowski, Pacek, no fatalny mecz na skrzydeł, 6-5, no jeszcze nie fatalny, ale generalnie szału nie ma, Hiszpański też jakoś nie radzi sobie dobrze, Lokl teraz będzie dośrodkowywał, to jest niemiecki zawodnik sprowadzony do Ostrowca z Borussii Mönchengladbach, ależ bramka Camargo, no piękne trafienie i zawodnik, który no, strzelał nam bramki chyba w tym pierwszym meczu i to dwie po rzutach rożnych, teraz też trafia w po rzucie rożnym, ale w nieco inny sposób, nie tutaj w gąszczu trafia nie głową, tylko piękne uderzenie z dystansu, tutaj 20 metr i strzela i trafia i mamy 1-1, szkoda, bo no bo myślałem, że znowu będziemy dobrze tutaj grać w obronie i powstrzymywać zapędy gości, po raz kolejny mamy kłopoty po stałych fragmentach, 18-5 w strzałach, ale my wszystkie strzały celne, tak więc to też jest ważna informacja i znowu stały fragment i znowu uderzenie i słupek, tym razem słupek ratuje nas przed stratą bramki, no szału słuchajcie nie ma, to nie są łatwe mecze, generalnie gramy zdecydowanie słabiej niż graliśmy na początku tego sezonu, gdzie generalnie coś nam w tej grze wychodziło. Zobaczmy sobie, co możemy tu zrobić. Chcielibyśmy troszkę mocniej pompować piłkę w pole karne. Zwiększymy troszkę bezpośredniość podań. No i wejdziemy sobie na ofensywkę. Spróbujemy zagrać o zwycięstwo. Nic tutaj nie tracimy zasadniczo, no poza punktami i ewentualnie pozycją w tabeli, którą już mamy siódmą, ale spróbujmy zaatakować. Spróbujmy troszkę tutaj tej ofensywnej gry, pokazać. Gramy u siebie, tak więc oleż, teraz piękna piłka, ale uwaga, Nowak teraz walczy o kolejną asystę. Śliwiński! Łodej broni nasz bramkarz bliski kolejnej asysty, ale niestety nie będzie miał tej wielkiej przyjemności asystowania po raz chyba czwarty czy piąty w tym sezonie. Uwaga, Spratek, mamy stały fragment, znowu Spratek do Grunta, Grunt, mamy bramkę, jest 2-1 dla Staru Starachowice, no nie jest to statystycznie nasz mecz, niestety nie będzie bramki, no tak, był spalony, także nie mamy bramki. Czekamy na bramkę. 22-6 w strzałach dla zespołu gości. Wynik 1-1. Ale XG tutaj zasadniczo dosyć wyrównany. 1,34-1,02 dla nas. No i co? 88 minuta. Remis, który nie byłby złym wynikiem, biorąc pod uwagę fakt, jak mocno statystycznie nas zdominowali. Końcówka, no, wręcz powiedziałbym, że dla nas tutaj ten licznik strzałów się zatrzymał u zespołu gości. My natomiast troszkę w tej końcówce dzięki bardziej ofensywnej grze, dzięki bardziej ryzykownej grze, no potrafiliśmy coś tutaj zdziałać. No i mamy 1-1, które generalnie nie jest złym wynikiem. Nie jestem zadowolony, to mi wystarczy. No dobra, współczuję wam. Aczkolwiek wcale im nie współczuję, bo jestem, może powinienem być bardziej szczery w swojej wypowiedzi. No i co, przechodzimy za chwilkę już do kalendarza, żeby zaplanować sobie kolejny odcinek. Wydaje mi się, że będzie to finał Pucharu Polski, a później będzie to w kolejnym odcinku ostatni mecz sezonu i podsumowanie tegoż sezonu. Zobaczymy, na którym miejscu będziemy. Także już serdecznie zapraszam na ten odcinek. To był Treneiro. To był serial Drogar. Do zobaczenia. Peace out.